Cześć, witajcie w tym specjalny fajer. Dziś o przynależność do trefu ja nie byle jako, bo mamy Międzynarodowy Dzień Godki Ojczystej. Jożek jest Ślązok, bez tuż domie, to ja einfach Dzień Godki Śląski. Z kisz tego chciałbym wam się dziś opłacić moimi książkami po śląsku, Kere z nodułek we szranku, i przeczytać po jednej zajcie z każdej z tych książek, co by rekomendować wam najlepsze śląskie teksty. Mamy tutaj poezję po śląsku, rozprówki, opowiadania dla obajtli, Nowy Testament i feschirskiego dracha. Bez tuż dla każdego cosik. Jak słuchacie tego jako podcastu, to na YouTubie traficie też wideo, a jak zaglądacie na wideo, to kuknijcie na Spotify, kaj znajdziecie całkota rozprawka jako podcast po śląsku. Pierwsze co tutaj mam, to jest Mały Princ. Przekładał to na śląski język Grzegorz Kulik, a Mały Princ w oryginale to jest toć Mały Książę Antoine de Saint-Exupéry. Mam tutaj naszykowano jedna zajta, to już posłuchajcie. Każdy dzień, żech się dowiadował coś więcej o planecie od Małego Princa, o jego odjeździe stamtąd, o jego wandrze. Informacje przychodziły moc pomału, we kąckach myśli. We trzeci dzień, żech się prawie dowiedział o katastrofie baobabów. Zajrzek musiał dziękować za to owcy, bo Mały Princ mnie naraz zapytał, choby naszła go jakąś grobową myśl. To prawda, pra? Że łowieczki żerą krze? Ja, to prawda. Ach, to je kontent. Nie rozumiał, że czemu to jest takie ważne i że łowce żerą krze. Mały Princ ale dodał. Tuż żerą też baobaby? Skozał ich Małemu Princowi i że baobaby to nie krze, ino strumy srogie jak kościoły. I nawet jakby wziął ze sobą całkę stado elefantów, to ono nie zjadłoby całkiego baobaba. Mały Princ ośmiał się od tej myśli o stadzie elefantów. Byśmy musieli je postawić jednego na drugim. Ale dojrzał mądrze. Pod wiele one urosną takie srogie, baobaby najprzód są małe. No bez tuż, powiedział ich. Czemu ale chcesz, żeby łowce żarły baobaby? Zaro mi odpowiedział, ach, przestuń, choćby go dło czymś, co je blangło oczywiste. I musiał rzech tuż moc wysilić swój rozum, żeby ten problem rozwiązać bez żadnej pomocy. Następne, co tutaj mam, to feschirski komisarz Hanusik od Marcina Melona. Ta książka się mianuje Umrzyk we szranku. Kają ta zogipka. Mamy. Larmo w klubie Liamd było pierunowe, jak w kosz do jedna sobota. Młode, wysztyglowane frele w keckach krótkich, choby pamięć polityka, tańcowały na obkoło glacatych karlusów w buntnych treskach, pod którymi skokały im srogie muskle. Ręce dźwignięte, gęby rozśmione. Jakoś blond szlangowa zwyrtła się w klotce choby al. Światło roz się zapolało, a za chwilę zaś robiło się blank cima. Epne, buntne glaskugle, które wisiały pod gipsdeką, ciepały szajn na zol. Roz złoty, roz modry, roz czerwony, a roz biały. Blank w samej micie stał DJ Eliasz. Dzisiaj to on był tutaj najważniejszy, choby Steiger na grubie, bo to on wybierał muzyka. Tedy łowdy ktoś chciał ku niemu przyjść, co by betlować o opuszczenie jakichś inszych kącków, no ale w ten czas zaraz szli ku niemu wachtyrze, chopy srogie i z musklami choby rizoki. Kej pora roku w nazwę tu otwarli Liamd, mało w to tukej przyłaził, bo studenty od zawdy łazili tańcować do fraktala. No ale te roski w każdy piątek i w każdą sobota było sam mocka narodu. Tukej wpuszczali też tych, którym we fraktalu rada już nie byli. Kopruch wiedział, że w Liamcie Gipci znajdzie to, czego szukał jak we fraktalu albo którymś innym klubie. Był to młody Karlus, mały i chudy, który zawdy oblikał się w czorno treska. Kopruch wiedział, że musi pogodać z DJ-em, no ale nie był taki głupi, co by nie wiedzieć, że żaden z wachtyrzy go tak naraz ku niemu nie puści. To z nimi musiał przyjść pogodać. Entliś dopchał się do jednego, wyspinął się na pierwszy schód od dubiny, co by zrobić się trochę większy i zaczął mu coś kciuchać na ucho. Wachtyrz Rizok pierwej z kiżlarma nie poradził spokopić całą godą, szczylał głupie machy, ale entliś zmiarkował. Co tutaj mamy dali? Dali mamy Niedźwiadek Puch. To jest bodaj najnowsza książka po śląsku Keromą we szranku. I tutaj też przekładał Grzegorz Kulik.
Muszę powiedzieć, że to jest jedna taka książka dla bajtikerów, mówię, bo Mały Prince to jest bardziej tak do majorantnych, chociaż u Obrocki wyglądają choby do dziecków. Ale dobra, Niedźwiadek Puch. Tuż Maryś Puch poszedł do swojego kamrata Krzysia, co mieszkał za zielonymi drzwiami w większej tajli lasa. Dzień dobry, Krzysiu, prawił on. Dzień dobry, Marysiu, powiedział żeś ty. Tak się zastanawiam, czy masz u siebie coś takiego jak balon? Balon? Ja, powiedział żech tak do siebie, jak żech sam szoł. Ciekawe, czy Krzyś ma u siebie coś takiego jak balon. Prawie żech tak powiedział do siebie, jak myślał o balonach i się zastanawiał. Na co ci balon, prawił żeś. Maryś Puch popatrzył naokoło, żeby wejrzeć, czy żodny nie sucho, przyłożył szłapka do gęby i cichusieńko szepnął na miód. Ale miodu się nie zdobywał balonami. Toć, powiedział Puch. Toż tak się trafiło, i żeś dzień wcześniej był na gościnie w domu u swojego kamrata Prosiątka i mieli żeście tam balony. Tyś miał srogi, zielony balon, a jeden ze przycieli od królika miał srogi, modry i go zapomniał weznąć ze sobą, bo był przeca za młody, żeby przychodzić na gościna. Toż przyniósł żeś zielony i modry ze sobą do domu. Kiedy byś chciał? Spytał żeś Pucha. Wraził głowa między szłapki i moc pozornie medykował. To je tak, powiedział. Jak idziesz z balonem po miód, to najważniejsze je, żeby pszczoły nie wiedziały i że się zbliżysz. Toż jak masz zielony balon, to one mogą myśleć, i że je ino kąsek struma, nie dadzą na ciebie pozór, a jak masz modry balon, to one mogą myśleć, i że je ino kąsek nieba, i nie dadzą na ciebie pozór, i pytanie je, co je bardziej prawdopodobne. A nie będą cię widzieć pod balonem? Spytał żeś. Można ja, można nie, prawił Maryś Puch. Ze pszczołami nikt nie wiadomo. Medykował chwilę i powiedział, spróbuję wyglądać jak czorna chmurka. To jest myli. Tutaj mamy Nowy Testament po śląsku, przekładał go Gabriel Tobor. I miałem tutaj z ogipka, ale mi się straciła. Jak jej nie znajdę, to obieramy sobie coś ich bez cufal. Dobra, mam. Paweł zaś wejrzał śmiało na Rada i powiedział, bracio, aż do dzisiejszego dnia służyłeś Bogu z całkiem czystym sumieniem. Arcykapłan Ananiasz kozął tym, co stoli wele niego, szczelić go w gęba. Tymczas Paweł powiedział do niego, szczeli cię Bóg, ścianą pobielano. Zasiądł żeś, co by mnie sądzić podług zakonu, a kozołeś mnie bić wbrew zakonowi? Arcykapłanowi pyskujesz? Powiedzieli stojący wele niego. Paweł zaś powiedział, nie wiedziałeś, bracia, że on jest arcykapłanem. Napisane je bowiem, starszym ludu twojego nie będziesz leżyczył. Tutaj mamy Leanderka od Rafała Szymy z Wachtysz EU. 5 rozprawek po naszemu. Skuplujemy się teraz z naszą reporterką we Katowicach. Ana, jeżeś prawie tam, kaj się rozczaskał ten fliger, pra? Powiedz nam, co je luz? Ja, fojermany dali się do zabezpieczania terenu. Komendant Halicki, z którym żech niedawno godała, miał strach, co by te strumy naokoło nie zgorały. Podziwajcie się, sam wszędzie je las. Mogło sam dojść do katastrofy. Teroski, ale fojermany już to szafli. Sytuacja zaś je pod kontrolą. Ana, powiedz nam, co z ludziami, którzy byli w tym fligrze? Bez mała godzina do zatku, wele 8 na wieczór, odjechały sam stąd sanitarki, kiedy zebrały do lazaretu pasażerów z rozczaskanego fligra. Wspomnę wam, co policja dała znać o 2 pasażerach. Majerantnym chłopie, który bezma siedział za sterami, a nastoletnią działką, która z nim leciała. Podle świadków obydwa byli monter, kiedy zebrali ich ratowniki. Więcej informacyjów o ich stanie zdrowia idzie się spodziewać w nocy. Widzimy, że możesz ze zatku moc ludzi, Anna. Richtig, podziwajcie się. Na prawej stronie policaje wachują, co by żaden sam nie właził. Zarostki za nimi stoimy my, wraz z całką gromadą. Sam wele lotniska są też Stauwajery, albo inaczej Dolina Trzech Stawów. Popularny plac, kaj ludzie z Katowic spędzają popołudnia. Zaś z drugiej strony lotnisko mu za sąsiada handlową galerię. Tutaj mam pierwszą książkę po śląsku, kerożek dostał, na Geburtstag Łotwatra. Mianuje się Silesia Noir. Autorem jest Marcin Szewczyk i ona jest w oryginale szajbnięto po naszemu. Silesia Noir to jest czarny kryminał o czarnym Śląsku we śląskiej godce. I tutaj też, że chcę znów cytata, mamy. Wylazuj, Helmut, miarka się przebrała, paciuloku. Ten zomek ci nie pomogę.
Zamiast odpowiedzi usłyszałech Kerego się otwierać w okno. Nie udo ci się pitnyć, gizdzie, pomyślałech i cofłech się na krok, po czym mocnym kopem wywaliłech dwierze z kuczyny. Wyleciały do przodka i prasły klamką łościana. Helmut Weiss miał już jedna noga na fensterbrecie i chciał zeszprągnąć na dół. Zwyrknął się i zajrzał na mnie w panice. Sztopnął jeno na krótki moment, coś nawet ryknął, ale prawie ten krótki moment styknął mi, co by ku niemu doskoczyć. Chyciłem go za szkrawikel, pociągłem na dół i szczeliłem go pięścią bez pysk. Momentalnie zesztywniał, ale Zarowski potem zmiękł i pokulał się na ściana, po której bezwładnie zjechał na belowka. Zwyrtłech się, za mną w drzwiach stoli wszyscy pozostali żurnaliści. A co się dziwocie? Nie macie roboty? Rykłech do nich. W momencie wrócili wylękani do swoich biurek. Wziąłech jedyny stołek, co był w izbie, przymkłech drzwiże i postawił go pod klamka, co by ich zasztrabować. Na ścianie wisiało zdżadło. Przejrzałech się, poprawiłech koszula i hołzyntregi, przeczesałech ręką czorno czupryna i pogłodziłech krótki fons. Siodłech se na biurku na przodku izby. Wlepiłech ślepia w okno i zakurzyłech cygareta. Najprzód jedna, a chned i drugo. Smakowałech ten gęsty tytoniowy kurz, który wypełnił mi gęba i płuca. Rozlewał się na całkie ciało, zwolął się uspokajać i jaśniej myśleć. Tam mamy poezję po śląsku. To są wiersze i śpiewki Roberta Burnsa ze śląskimi translacjami Łodmirka Syniawy. Kontyn z małego, rod jak mi przybydzie. Kontyn z małego, rod jak mi przybydzie, starością żodnym nie dom się i biedzie. Niech przyjdą ku mnie, z kery eno chcą struny. Ufą, śpiewkami przegną je w pieruny. Myśl utropiono, żgnie mnie nierozchokiem, gdyć życie wojną, a człowiek wojokiem. W kabzach nie dzwoni mi nic skrum radości. Nie śmiej król są tknąć mojej wolności. I rok najgorszy też w końcu przemijo. Wszystko naprawi dobro kompanio. Jak rajzy koniec, w to powiedzcie sami, myśli o drodze, co je już za nami. Niech ślepo dolo se drogą szkulduko. Czy idzie ku mnie, czy inszego szuko. Niech przyjdzie radość, niech przyjdą starości. Dycki tak samo witą wszystkich gości. To jest Drach Szczepona Twardocha, edycja o Śląsko. Dracha przeczytam, no krótko cytata, bo Szczepon Twardoch pisze tak, żeby mi luftu brakło, co by to na głos przeczytać. Bez tu sztukę jeno konsek. We spowiednicy u kapelonka, bo faroża się boi, mianuje grzychy podle wykozu, co się go wyrobia jeszcze długo przed wojną. Przebocz mi ojcze, bo zgrzeszułech. Pychą, gniewem, a ojców grzech nie szanował. Kejś dodawał jeszcze nieskromne myśli, ale to przynosiło potok pytań kapelona, dycki ciekawego tej tajle życio. A co to za myśli, synu, a jak często, a czyny jakieś nieskromne, i tak dalej. I na to wszystko Józef kejś do porządku odpowiadał, ale od czasu jak przyjechał nas z wojny, to już mu się ańfach nie chce. A jak roz za kiedy ksiądz spyto, jeśli to nieczystością Józef nie grzyszy, ten odpado, nie, księżoszku. Nie odchodził od spowiednicy ani lekszy, ani cięższy, aniżeli był przudzi. Na odpust dogliwic Józef idzie, bo na odpuście są farbiate sztandy, piekne frele, szizbuda z luftbiksami albo flowerami, idzie wypić piwo i trafić kogoś znomego. Nawet w czasie chudobnego, wyjennego odpustu. Tela dziś o dymie. Fezwum rekomenduje wszystkie te książki po śląsku. Kuknijcie, poczytajcie, odfrysznijcie se kapka śląskogodka. Wspominamy, że od 1 kwietnia mamy nacyjowy spis wszechobecny. Tuż pamiętajcie, co by dać znać kamratom, familii, że będzie tam szło pedzie dzierzek śląskim i że godą po śląsku. Więcej detali znajdziecie jak zawdy na spis2021.belekaj.eu i na zajcie śląsoki.pl. Teraz co? Do śląskich książek. Winszuję wam gryfnej niedzieli i udanego tydnia. Chowcie się, do zaś.